Cześć wszystkim, nazywam się Damian, jak już pewnie mnie tutaj Tomek przedstawił. Już Wam pokazuję prezentację, jak i nie tylko. Ok, mam nadzieję, że wszystko widać. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Kubernetesie i o deploymentach. Tutaj, jak już widzicie, już znacie moje imię, możecie mnie znaleźć w sieci pod takim handlerem, jak tutaj na dole slajdu. Jeżeli będziecie jeszcze mieli jakieś ekstra pytania po prezentacji, możecie do mnie śmiało napisać na maila, postaram się Wam odpowiedzieć w wolnym czasie. Na początek taki mały quiz dla Was. Czym tak naprawdę jest ten deployment? Bo tak naprawdę musimy zdefiniować, o czym będziemy tak naprawdę rozmawiać. No i tak naprawdę mam nadzieję, że wybraliście tutaj ostatnią opcję w quizie, tak? Czyli o wdrażaniu nowej wersji aplikacji wraz z jej zależnościami, bo tak naprawdę aplikacje mogą być bardzo skomplikowane i niekoniecznie sam, po prostu nie jest to czasami sam jeden Docker image, ale i baza danych, jakaś kolejka i tak dalej. Od czego to się wszystko tak naprawdę zaczęło? Mianowicie tutaj przytoczę taką historyjkę, którą tam kiedyś słyszałem jeszcze ze starych czasów. Jak to wyglądało w pewnej dużej firmie kurierskiej. Mianowicie ludzie tam jeszcze nie słyszeli o czymś takim jak CI/CD, pipeliny, nie daj Boże testy, tylko po prostu dostawało się zbudowaną paczkę, wrzucało, raz na Tomcata, no i albo się udało, albo wszystko zaczęło płonąć. No ale świat poszedł do przodu, no i pojawiły się takie ładne jak tutaj diagramy i wykresy, jak wygląda ten cały proces, czyli od po prostu zakodzenia, poprzez zbudowanie, puszczenie testów, wydanie tego na świat, no jakąś tam obserwację. No i ten cykl tak naprawdę się cały czas powtarza. No i to wszystko fajnie wygląda na takich obrazkach, natomiast jak pewnie z doświadczenia też możecie sami powiedzieć, na każdym etapie czekają na nas różne wyzwania tak naprawdę, bo chociażby na etapie builda, nasz image tak naprawdę może być budowany z jakiegoś tam obrazu na Docker.io. Okaże się, że ten registry leży. No i co teraz? Nie możemy wydać hotfixa. Albo musimy na przykład zdeployować jeszcze zmiany jakieś w schemacie bazy danych. Jak to wtedy ogarnąć? No oczywiście faza testów. Tych testów jest mnóstwo. Nie daj Boże jeszcze jakieś security do tego dojdzie. Jakieś podatne paczki, zależności i tak dalej. No ale załóżmy, wszystko poszło na zielono, wydaliśmy tą paczkę, no ale coś nie pykło. No i trzeba zrobić rollback. I teraz jak zrobimy ten rollback? Albo znany od dawna problem inwalidacji cache'u, tak? Wydaliśmy nową wersję, ale jej nie widać. Dlaczego? Coś tam cache nam trzyma i tak dalej. Pójdźmy dalej, monitorujemy, tak? I tutaj przytoczyłem kilka pojęć, które się wiążą z SRE, czyli tam Site Reliability Engineering, pojęcie, które w sumie zdefiniowało Google. No tak naprawdę ten deployment to jest, jak sami możecie pewnie się domyślać, bardziej skomplikowany proces niż po prostu kubectl deployment i tak dalej. Dobra, ale żeby się nie rozdrabniać, bo nie o tym dzisiaj będzie prezentacja, bo gdybym miał omawiać te wszystkie problemy, to by nam nie starczyło tutaj czasu. Skupimy się dzisiaj właśnie na tych deploymentach. Może zacznijmy od tego, jakie w ogóle mamy te rodzaje deploymentów. Więc mamy Recreate, Rolling Update, Blue Green, Canary i Shadow. Na niebiesko zaznaczyłem te deploymenty, które są natywnie wspierane przez Kubernetesa, czyli Recreate i Rolling Update. Domyślnie Kubernetes używa Rolling Update, no ale od początku. Recreate polega na tym, że w miejsce po prostu starych podów, które są natychmiast usuwane, wstawiamy po prostu nowe pody z nową wersją, tak? Kiedy nam się to tak naprawdę może przydać? No, kiedy używamy node portów, bo dwa procesy nie mogą zająć tego samego portu, więc musimy usunąć najpierw stary proces, dopiero możemy wypuścić nowy proces, który zajmie tam ten nowy node port. No, a rolling update, no to tak naprawdę po prostu wypuszczamy po jednym podzie po kolei, znaczy oczywiście jak zdefiniujemy sobie, może być to więcej podów, no ale po prostu usuwamy po jednym starym, dla przykładu dodajemy jeden nowy, sprawdzamy, czy on stał po health checkach i tak dalej, no i tak po kolei, aż się zrolują wszystkie pody z nową wersją aplikacji. Blue Green to już tak ciut bardziej zaawansowany deployment, polega to na tym, że mając obecną flotę z wersją aplikacji Blue, serwujemy do niej ruch, w międzyczasie gdzieś tam pod spodem przygotowujemy sobie nową flotę z nową wersją aplikacji, czyli Green,
Jeżeli ta flota przejdzie wszystkie tam niezbędne nam testy, no to przełączamy automatycznie ruch już na wyskalowaną flotę Green i w tym momencie pozbywamy się starej floty ze starą wersją aplikacji Blue. Mamy też Canary, czyli bohatera naszej dzisiejszej prezentacji. No i to naprawdę to jest taki deployment, taki rolling deployment, ale taki na wypasie, mianowicie polega to na takim powolnym wypuszczaniu, jednocześnie monitorując cały czas progres tego deploymentu, jak się zachowuje właśnie kody znowu w warstwie aplikacji, czy nie sypią błędami, czy odpowiadają w czasie. No i trochę mniej znany typ Shadow. Można też inaczej to nazwać po prostu traffic mirroring. Polega to po prostu na tym, że ten ruch cały, który idzie do obecnej wersji aplikacji, jest też replikowany gdzieś tam do drugiej tej floty podów i po prostu sprawdzamy, czy nowa wersja aplikacji, przyjmując ten sam ruch, na przykład produkcyjny, nie będzie się wysypywać. No i zacznijmy sobie od przykładowego YAML-a, tutaj z Kubernetesa. No i tak powinien generalnie wyglądać, powiedzmy, prawidłowy deployment w Kubernetesie, tak, czyli mamy jakąś tam aplikację, mam ustawione na niej limity, liveness proby, readiness proby, że jak wypuścimy tego poda, to Kubernetes nam będzie sprawdzał, czy on żyje i tak dalej i nie dopuści do tego, jeżeli tam pod nie chce odpowiadać, no to go nie wpuści do ruchu. No i generalnie wszystko fajnie. Co może generalnie pójść przy takim ustawieniu nie tak? No okazuje się, że dużo rzeczy może pójść nie tak. Może się już na to natknęliście, jest duża na to szansa, mianowicie limity. Jak są zaimplementowane? Tutaj trzeba by wniknąć w temat, jak są zaimplementowane limity po stronie Kubernetesa. Mianowicie pod spodem za to odpowiada CFS, czyli Completely Fair Scheduler, który na poziomie kernela jest jakby nadzoruje przydział zasobów na poziomie tych CPU, tak? Czy ustalamy, że ten dany workload ma limit na przykład na 2 CPU, no i później on już to ma obsługiwać, żeby ten deployment nie przekraczał tych limitów, tak, a jeżeli tak, no to ma go tam docisnąć, żeby nie zajął wszystkich korów. No i generalnie wszystko byłoby fajnie, ale okazuje się, że w kernelu istnieje bug jeszcze do lutego 2019, który powodował, że to nie do końca działało tak, jak powinno i pomimo zdefiniowania tych limitów, to Kubernetes potrafił trutlować te pody, chociaż one jeszcze nawet nie były blisko osiągnięcia tych limitów, ten usage nawet nie był blisko tych limitów, przez co niepotrzebnie trutlował, a wiązało się to z tym, że po prostu aplikacje na przykład miały problem z jakąś tam siecią, przerywało jakieś pakiety, gubiło, czy w ogóle się coś tam zawieszało. Workaround był do tej pory taki trochę risky, mianowicie po prostu nie ustawiać limitów, tak? No i wtedy nie będzie nic trutlować, no ale to wiąże się z tym, że wystawiamy się na ryzyko, że jakieś tam nasze workloady mogą po prostu nam zająć za dużo tych zasobów, co spowoduje przeciążenie maszyn, kubelet przestanie odpowiadać, skończą nam się kredyty, no i generalnie node się położy razem z aplikacją, zakładając, że oczywiście nie ma jakiegoś tam HA. Okej. A co z health checkami? Co może być złego w health checkach? Mianowicie, tu jest taki inny case, mianowicie polega to na tym, że sobie zdefiniujemy health checka, no to tam kubelet go tam w jakimś interwałach czasu stałych odpytuje, tak, czy on odpowiada, czy dostaje jakąś zwrotkę, czy ta zwrotka się zgadza z tym, co sobie tam zdefiniujemy. No i wszystko byłoby fajnie, ale tutaj na przykład na tym diagramie widzicie, tutaj jest taka zależność, że ten health endpoint tak naprawdę odpowiada endpointowi health na usłudze auth. No i w tym momencie tak, health check sprawdza orders, sprawdza inventory, sprawdza billing. Tak naprawdę to wszystko powoduje, że te zapytania idą warstwę dalej, czyli do auth. I w tym momencie nie sprawdzamy tak naprawdę tego endpointu i stanu tych serwisów jak orders, inventory czy billing, tylko sprawdzamy tak naprawdę auth. W tym momencie, jak dojdzie do przeciążenia, po prostu auth nie wyrobi z odpowiadaniem na te health checki, no to kładzie nam się auth i kładą nam się wszystkie serwisy od tego zależne.
No i tutaj trzeba zwrócić uwagę na przede wszystkim na takie rzeczy, że liveness próby to nie jest to samo co readiness próby, bo readiness polega na tym, że chcemy się upewnić, że ten komponent już wstał, na przykład nawiązał połączenie z bazą danych i tak dalej. Natomiast liveness próby mają odpowiadać na pytanie, czy ten dany serwis sam z siebie działa. Nie obchodzi nas, czy on się łączy dalej do bazy danych i tak dalej, czy jego zależności działają. Chodzi nam o to, czy na przykład proces Node chodzi i potrafi tam odpowiadać na zapytania jakieś do API. No i tak samo te zbyt agresywne czy skomplikowane health checki, tak? Jeżeli ustawimy sobie interwał health checków na co sekundę, bo wtedy sobie myślimy, o szybko nam wykryje tam jakieś problemy ewentualne, no to po prostu kubelet dostanie tyle tych zapytań i te serwisy po prostu zostaną zalane tymi zapytaniami o ten health, że po prostu będzie dojdzie do przeciążenia tak samo, że wszystko nam się położy. Nie daj Boże jeszcze właśnie uzależnimy te health checki od jakichś zewnętrznych serwisów, gdzieś tam do third party API. Znowu, serwis siądzie, nasz Kubernetes przestanie odpowiadać, a tak naprawdę to nie Kubernetes ma problem, tylko jakiś zewnętrzny serwis. Więc musimy unikać jak ognia właśnie sobie zdefiniować dobrze te zależności, od czego zależą te health checki i jak je dobrze sprawdzać. Teraz powiem kilka słów o Istio, za chwilę dlaczego. O Istio już pewnie słyszeliście, generalnie serwis mesh, czyli pozwala nam na taki głębszy wgląd w to, co się dzieje z żądaniem, które przychodzi przez klaster, jak przychodzi przez serwisy, ile zajmuje czasu mu droga na przykład z tego serwisu do drugiego, umożliwia nam multi-TLS-a, czyli szyfrowanie wzajemne. Możemy też sobie ustawić takie fajne feature'y, jak na przykład jeżeli serwis jakiś nie odpowie, no to próbuję jeszcze tam na przykład kilka razy do niego uderzyć, a nie od razu dostaję timeouta. No i oczywiście pozwala nam na zaimplementowanie Blueprint czy Canary Deployments. Tak to wygląda generalnie na takim dashboardzie Kiali, którego się często używa wraz z Istio. Daje nam to wizualny podgląd na to, jak wygląda ruch na naszym klastrze. Możemy sobie tutaj właśnie zobaczyć drogę żądania, latency i tak dalej. Polecam zobaczyć sobie w domu, przetestować, jak to działa. No i zbliżamy się tutaj do tego, co już też wcześniej trochę mówiłem, czyli o tym cascading failure. Mianowicie znowu uderzamy na jakiś serwis, ten uderza do drugiego serwisu, gdzieś tam coś zaczyna nie odpowiadać, ten nam się wywala, no i generalnie tworzy się taki pętla tych zależności. No i trafi nam się taki pożar, przez co znowu usługi nam padają. No i dobra, jak chcemy teraz się zabezpieczyć przed takim właśnie z nadmiernym zapytaniem i tak dalej? Circuit Breaker. Nie wiem, czy słyszeliście to pojęcie, ale świetne narzędzie, które pozwoli nam właśnie uniknąć tego typu problemów. I na czym ono polega? Mianowicie mamy taką diagram takich stanów. No i teraz tak, na czym polega Circuit Breaker? Mianowicie, jeżeli serwis działa, no to jest OK. Jest to w stanie closed po prostu, jeżeli tam nie ma żadnych błędnych zapytań, czy tam timeoutów i tak dalej, no to sobie to wszystko działa. Natomiast jeżeli liczba błędnych zapytań przekroczy jakiś tam próg, no to już zaczyna się właśnie ten circuit breaker odpalać, no i wchodzi w ten stan open. W stanie open po prostu ten endpoint, który tam, czy ten serwis, który przestał nam odpowiadać, no to on wypada tak naprawdę z tej puli load balancera, takiego wewnętrznego, no i po prostu kubelet nie jest w stanie go wtedy odpytywać i zalewać go health checkami, na przykład żeby ten serwis miał chwilę czasu, żeby odpocząć, dojść do siebie, wstać, bo na przykład dostał za dużo żądań. No i na przykład zdefiniujemy sobie ten czas ejection na te 3 minuty, no i damy mu 3 minuty, żeby doszedł do siebie, po tym czasie jeśli znowu zaczyna sprawdzać, czy ty już wstałeś, już działasz, możesz wrócić tam do roboty, no i jeżeli jest OK, no to wraca do puli, czyli do closed. No i to właśnie ten mechanizm pozwala nam uniknąć właśnie przeciążenia naszego klastra z nadmiernymi zapytaniami i tymi chlebczykami właśnie przez coś takiego, czyli przez monitoring, czy dany serwis, czy pod endpoint odpowiada. Jeżeli nie, no to go po prostu wycofujemy, żeby nie dostawał niepotrzebnego ruchu i mógł dojść do siebie. Jak to wygląda w praktyce? Tutaj jest definicja destination rule z Istio.
No i tutaj opisałem w punktach po prostu, co tak naprawdę ten YAML robi, tak? Czyli definiujemy, że jeden serwis ma przyjąć tylko jedno połączenie. Nie chcemy, żeby wszystkie inne serwisy nagle się na przykład tam rzuciły i nawiązały 100 połączeń, więc limitujemy to. Tak samo, ile ma być tych żądań w ruchu jednocześnie, czy też po prostu ten outlier detection, tak, czyli jeżeli jest, pojawi się ten błąd, to go wyjmujemy na 3 minuty, czyli możemy wyjąć tych po prostu endpointów 100% z naszej tam puli. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej stronce, tutaj Cates AF, ale jeżeli nie, to polecam. A dlaczego? Bo najlepiej nauczyć się na cudzych błędach, a tutaj to jest ta stronka, to zbiór takich właśnie failure stories z udziałem Kubernetesa, jak oczywiście różnych innych komponentów, czy to właśnie Core DNS, czy Haproxy, czy właśnie Istio, czy ten CPU throttling. No i generalnie bardzo ciekawe rzeczy można tutaj znaleźć. Jeżeli chcecie coś implementować kiedyś w przyszłości, właśnie jakieś tam Fluentd, cokolwiek, to warto zajrzeć na tą stronę, zobaczyć, na czym ktoś się inny wywalił, zanim wy popełnicie ten sam błąd u siebie. No i teraz przejdziemy do właśnie tej śmietanki prezentacji, mianowicie Canary Deployment, czyli taki rolling update na wypasie. No i tak jak już wspomniałem, polega to na właśnie takim powolnym wypuszczaniu kolejnej wersji. Sterujemy sobie wtedy ruchem, tak, że na przykład 50% ma iść na nową wersję. Sobie sprawdzamy w międzyczasie tam przez jakiś określony czas, jak tam się ta wersja zachowuje, czy nie ma timeoutów, nie zwraca błędów. Jeżeli coś tam pójdzie nie tak, no to wtedy dzieje się ten automatyczny rollback, który po prostu cofa nam tą wersję do poprzedniej stabilnej, która sobie tam działała. No i też wylistowałem kilka narzędzi, którymi jesteśmy w stanie to zrobić, bo tak naprawdę nawet Nginx Ingress jest w stanie nam za pomocą anotacji jesteśmy w stanie skierować tam jakąś część ruchu. No niestety to nie wspiera monitoringu i tak dalej, ale jesteśmy w stanie skierować na przykład część ruchu na nową wersję aplikacji tymczasowo chociażby i zobaczyć, jak to tam działa. No a tutaj diagram, jak to generalnie się dzieje powoli, tak, mamy jakiś tam userów, wypuszczamy sobie tam jednego poda i wypuszczamy tam po prostu 5% userów, no i sobie obserwujemy, co tam się dzieje. No i czas właśnie na tę najlepszą część, na demo. Demo jest podzielone na dwie części, najpierw sobie przygotujemy nasze zabawki. Ja tutaj działam na Minikubie. Dwa słowa wyjaśnienia. To demo jest oparte na prezentacji, która była prezentowana na PromConie w tym roku. Tutaj możecie sobie znaleźć tytuł, to jest tytuł z YouTube'a. Polecam obejrzeć, to jest tam dokładnie wyjaśnione. Ja się tutaj nie będę tak wnikał bardzo w szczegóły ze względu na ograniczenie czasowe, ale postaram się omówić najważniejsze punkty. Więc najpierw będziemy potrzebować namespace'a na nasze zabawki oczywiście. No i monitoring, tak, czyli potrzebujemy naszego Prometheusa, Grafany, żeby patrzeć, co tam się dzieje. No i oczywiście ja tutaj zrobiłem to, tak jak na prezentacji na Argo Rollouts, więc instaluję sobie Argo Rollouts, który pozwala właśnie nam na Canary Deployments. Wprawne oko może zauważyć, że tu jest coś takiego jak tempo, Grafana tempo, nie wiem, czy o tym też słyszeliście, ale pozwoli nam to skorelować metryki z Prometheusa wraz z kodem i później pokażę dlaczego, bo to jest bardzo fajna rzecz. Dobrze, nasze płody sobie tam wstają, zajmuję się jakimiś tam uprawnieniami, oczywiście zbyt szerokimi, ale to tylko demo. No i dobra, i teraz przechodzimy, jak to wygląda od strony kuchni, ten cały Canary Deployment. Mianowicie Argo udostępnia nam taki obiekt jak rollout, który jest bliźniaczo podobny do deploymentu Kubernetesowego, z tą różnicą, że mamy tutaj taką sekcję Canary. W Canary sobie opisujemy właśnie, jak ma przebiegać analiza tej nowej wersji i to jest użycie takiej templatki, którą za chwilę pokażę, no i w jakich krokach ma to przebiegać. Z racji tego, że tutaj nie mam listy zainstalowanego, więc będziemy to z tym ruchem sterować tak w miarę na sztywno, tam co 20%, no i mam z tego powodu tutaj 5 replik, no i tutaj jakieś tam etapy co 20%, aż się nowa wersja zroluje.
jak wygląda templatka? Mianowicie, o tak, mamy sobie jakieś metryki, które nas interesują, czyli tutaj mamy, że chcemy mieć mniej niż 20% błędów, sprawdzamy co 20 sekund, no i tutaj jest jakiś tam query do Prometheusa, które nam zwraca obecny wynik po prostu tej metryki. Jak i mamy tutaj drugi warunek, czyli że chcemy, żeby czas odpowiedzi dla 90% userów był mniejszy niż 1 sekunda. No i ponownie jakiś tam query do Prometheusa. OK. No i instalujemy sobie naszą aplikację. No i patrzymy, jak ona tam staje. Argo udostępnia fajny plugin właśnie do kubectl-a, gdzie pokazuje na żywo ten podgląd, jak coś tam się dzieje, roluje. Z racji, że to jest pierwsza wersja aplikacji, tak naprawdę nasz baseline, to tutaj nie mamy, nie dzieje się żaden analysis run i tak dalej, tylko po prostu nasza aplikacja się uruchomiła, działa, jest OK. Dobra. No i to była ta pierwsza część, ta łatwa. No i teraz przechodzimy do drugiej części. No musimy jakoś wygenerować ruch na naszej aplikacji, więc sobie instalujemy Pingera, który będzie tam uderzał w naszej aplikacji. On tam sobie wstaje. No i w międzyczasie tutaj Prometheus już zacznie teraz zbierać te metryki, jak Pinger będzie uderzał do aplikacji. Ja sobie w międzyczasie uruchomię tunel do Grafany, żeby Wam to pokazać. I tutaj jakiś tam watcha na tym właśnie na rollouty. No na razie nic się tam nie dzieje, Prometheus zbiera metryki. OK. Sekunda, zapomniałem by szerować jednego ekranu, ale to już sekunda. To. OK. Dobra, wracamy do tego. Ja już tu sobie odpaliłem Grafanę. Dobra, mi się już pokazują jakieś tam metryki. Tutaj sobie możecie też zobaczyć. Obecnie tam, tu mamy status po stronie klienta i serwera. No obecnie to tam jest w miarę OK, 95% poprawnych odpowiedzi. Latency na poziomie tam 500 milisekund. No generalnie OK. No i jeszcze widzimy tutaj, co tu widzimy? Aha, no ile tam tych procent odpowiedzi, wszystko fajnie. Ile tu jest replik z naszej podstawowej wersji aplikacji. Dobra, to się skończyło. To już zobaczyliśmy w Grafanie. No i chcemy zrolować nową wersję aplikacji za pomocą tutaj tej komendy. No i ona została tam zrolowana. Już widzimy podgląd na kubectl-u Argo. Co teraz tutaj się dzieje? Jesteśmy na pierwszym kroku i na razie tam te 20% ruchu kierujemy sobie na tą nową wersję Revision 2. Widzimy, że wstał nam jeden pod. No i leci jakiś ten analysis run, czyli sprawdza te warunki, które tam pokazałem wcześniej. Już dwa, jakieś tam cztery health checki zaliczył, no ale patrzymy, jak to wygląda od strony Grafany. No widzimy, że już coś tutaj zaczyna się dziać gorzej, już tam te procenty spadły, no ale jeszcze nie jest źle, tak, jeszcze nie mamy tam poniżej 80%. Tutaj dalej leci analysis run, no i tak naprawdę musimy teraz czekać, aż albo to się uda, albo się nie uda, to się okaże. W międzyczasie cały czas mamy podgląd na te metryki, widzimy, że tutaj działa jeden pod z wersji errors, cztery pody z wersji initial, no i sobie tak obserwujemy. No, widzimy tutaj minimalny skok, tutaj błędy w odpowiedzi, ale nadal ten analysis run trwa. To za chwilę powinno, że tak powiem, rąbnąć, ale musimy na to chwilę poczekać, więc możemy sobie jeszcze dalej obserwować te statystyki. Tu mamy też jakąś heatmapę, gdzie widzimy, ile tam zajmują żądania. Na razie też nie jest źle. Już jesteśmy na trzecim kroku, już 40% ruchu idzie na nową wersję aplikacji, więc jeżeli są tam jakieś błędy, to jest już coraz większe prawdopodobieństwo, że one zaraz wyjdą na wierzch. No i już tutaj widzimy, że nasze, te procenty ewidentnie zaczynają lecieć na łeb, na szyję. No ale jeszcze poczekamy chwilę, może się coś uda podnieść, może to jakiś tam tymczasowy problem.
nasze warunki, czyli więcej niż 80%, nadal są spełnione, więc nie przerywamy tego procesu. No, ale generalnie widzimy, że idzie to w złą stronę. No, ale na razie jeszcze działa, już mamy 60% ruchu skierowanego na nową wersję. O, ale jednak się nie udało. Nie, po prostu pojawił się ten, nie zaliczył tego czeka, tej metryki nie spełnił. Spadł poniżej 80% prawdopodobnie, tylko jeszcze tutaj Prometheus tego nie zaskrypował. No i cofnęliśmy się automatycznie, ja nic nie robiłem, do starej wersji aplikacji, tak, i ona sobie chodzi. Tutaj mamy nieudany deployment. Dobra, idziemy dalej. Poprawiliśmy tam coś, wypuszczamy nową wersję aplikacji. Zobaczmy, jak to teraz będzie szło. No widzimy, pojawiła się trzecia rewizja i znowu ten sam przebieg, czyli trwa analysis run, lecą tam health checki, sprawdza warunki. Tu już widzimy, że tutaj wróciło do stanu inicjalnego, czyli znowu do podstawowej wersji, ale to już spada, tak, skaluje się już tylko 4 pody, bo już rolujemy nową wersję w międzyczasie. Za chwilę nam powinny wrócić procenty, wróciły, czyli wracamy do stanu wyjściowego. Tu już widzimy, znowu nam spadły błędy. No i teraz obserwujemy, jak ta nasza nowa wersja będzie działać. Czy lepiej, czy gorzej. Coś tu się zaczyna dziać, mianowicie czas odpowiedzi nam jakby troszkę minimalnie skoczył, no ale jeszcze nie jest źle. Widzimy już, że coś, jeden z tych health checków nie przeszedł, ale może jak ktoś zwrócił uwagę, w przypadku tego drugiego warunku, w którym właśnie to miało tam czas odpowiedzi być, miał być spełniony odpowiedni, to tam dopuściliśmy do 3 nieudanych prób, więc na razie jest 2. No i ewidentnie widać, że to już czas odpowiedzi nam skoczył, to bardzo mocno, powyżej sekundy, więc pewnie zaraz ten deployment się nam nie uda, rollout i znowu się cofniemy. No i teraz właśnie czas na przedstawienie tego tempo. Mianowicie jak sobie najadę na tą kropkę na wykresie, tu mam się egzemplar, czyli tak naprawdę powiązanie tego Prometheus Metrics z kodem, to wymaga generalnie ingerencji w kod i dodania takich tam bibliotek profilujących. Ale dlaczego warto? Mianowicie zobaczmy. Wchodzimy sobie w to tempo i mamy cały call stack, dlatego żądania, jakiś tam jest trace ID. No i mamy po kolei, tak, że zaczynamy sobie tutaj od dołu. Write success based on success probability, tak dalej. My trwało to tam niecałą milisekundę. No spoko. Wchodzimy w warstwę wyżej. Coś tutaj, ta metoda już trwała 2 sekundy, więc już coś jest nie halo. No i w ten sposób jesteśmy w stanie odnaleźć tak naprawdę winowajcę w naszym kodzie. Dlaczego to tak zaczęło zamulać, tak? Czyli ta metoda prawdopodobnie tutaj na tym styku coś jest nie halo. No i to jest właśnie to tempo. Ale okej, wracamy tutaj. To już nam się nie udał ten rollout, więc znowu wróciliśmy do podstawowej wersji i już znowu nam czas odpowiedzi spada. No już teraz wypuszczamy naszą the best wersję. Tak naprawdę już będzie leciał ten rollout. Uwierzcie mi na słowo, że już będzie tylko lepiej. Nie będę już tutaj przedłużał i czekał, ale generalnie ten rollout po prostu się powiedzie i będzie sukces. No, najważniejsze jest to, że Argo nie dopuściło do tego, żeby te dwie wadliwe wersje weszły na produkcję, tak? Tylko zatrzymało je, cofnęło do ostatniej dobrej wersji i o to nam chodziło. Ok, wracamy do prezentacji. No, jak już wszystko sobie zautomatyzujemy, no to możemy sobie jechać na Kanary. Także, no. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pewnie teraz czas na jakieś pytania. Dzięki, Damian, wielkie. Tak, mamy parę pytanek. Chyba 6, jeśli dobrze liczyłem. 7. Sebastian pyta o coś takiego. Jaki narzut na Prometheusa daje użycie Istio versus tylko metryki z Kubernetesa i aplikacji? To jest pierwsza część pytania.
Dokładnie nie podam liczb, ale jest to w miarę optymalne, więc Istio nie opłaca się używać, jeżeli naprawdę jakoś specjalnie nie potrzebujemy wglądu w tą aplikację. Więc to jest oczywiście fajna zabawka i pozwala nam bardzo dobrze tam przejść drogę żądania i zoptymalizować naszą aplikację. Natomiast to nie jest coś must have. To nie jest coś, co musi być na każdym klastrze. Raczej bym postawił po prostu tutaj na Prometheusa i metryki. Mhm, dobra. Druga część tego pytania od Sebastiana. Jak Kiali wpływa na Prometeusza? Jakiś czas temu pamiętam, że przy dużym meszu dość mocno obciążał Prometeusza. Nie wypowiem się przy dużym meszu. Raczej robiłem to gdzieś tam na mniejszych meszach, więc nie odpowiem, bo nie miałem okazji eksperymentować z dużym meszem. Okej. Pytanie Wiktora. W jaki sposób oraz jakimi kryteriami można kierować się przy ustalaniu progów w circuit breakerze, przepraszam? To tak naprawdę zależy od obserwacji, bo jak z metrykami, tak? Musimy wypuścić naszą aplikację, zobaczyć, jak ona się zachowuje i tak dalej. Więc tutaj tak naprawdę możemy sobie jakiś ustawić tam mały limit, zobaczyć, czy to nie spowoduje, że nasza aplikacja za szybko zejdzie, bo wyrzuci wszystkie pody z tego load balancera. Kwestia eksperymentu. Nie ma jakichś twardych, zalecanych liczb. Pytanie Michała z kolei. Jakie mógłbyś polecić środowisko konkurencyjne do Circle CI, które pomaga ogarnąć CI/CD, ale jest open source? No tak, luźno powiązane pytanie. Ja jestem osobiście fanem GitLab'a. On się bardzo mocno pcha do przodu. Już co mogę powiedzieć? Przerabiałem Jenkinsa, przerabiałem właśnie GitLab'a, GitHub Actions i jak póki co, jeszcze coś, nie pamiętam nazwy, coś na te. Ale generalnie z tego, co czytam, to GitLab robi robotę i zwłaszcza, że istnieje integracja z Kubernetesem, ma nawet Terraform Registry budowany i tak dalej, więc jak najbardziej Community Edition mi się sprawdza osobiście, więc osobista rekomendacja GitLab. Sebastian, czy jest możliwe skonfigurowanie kanary w taki sposób, że mając dwie wersje, czyli pierwszą i drugą, gdy request failuje wrzucony na V2, zostanie zrobiony fallback do V1. Czyli zakładam, że tu chodzi o równoległe jakby działanie dwóch wersji, nie? I niektóre requesty idą tutaj, niektóre idą tutaj. Badamy requesty, które idą tylko na V2. W tym momencie właśnie te metryki, tak to wyciągamy, to one dotyczą tej wersji rolowanej, czyli tej, co chcemy wypuścić. Natomiast jak V1 nie działa, no to już trzeba się dowiedzieć przy tym baseline, nie? Bo musimy na czymś bazować. Więc musimy mieć punkt wyjścia i dopiero porównać te nowe metryki do tego punktu wyjścia ewentualnie. Więc ja zrozumiałem pytanie tak, że w zasadzie to, co pokazałem, tak, że badamy cały czas te odpowiedzi i te błędy na V2. A pytanie właśnie chyba do tego dotyczyło, chyba że czegoś nie zrozumiałem. Miejmy nadzieję, że chodziło o to. Jeżeli coś niejasne, to zawsze mail. Dokładnie, zawsze jeszcze można dopytać Damiana bezpośrednio. Mateusz pyta, jak długo trwa taki analysis run? To jest konfigurowalne czy niekonfigurowalne? Tak, tam w templatce można sobie zobaczyć, tam był podział na stepy 20, 40, 60, 80 i tam był po prostu zdefiniowany czas trwania każdego jakby etapu, stage'a. Tam tutaj było chyba 60, 60, 60, 30, 30, coś takiego, ale jesteśmy w stanie to skonfigurować i dowolne progi, tak, czy co 1%, czy co 5 i tak dalej. Taki badamy sobie 5% przez 30 sekund, później już 15 przez minutę. Oczywiście im więcej danych mamy, tym będzie to dokładniejsze dane, tak, bo się może okazać, że błąd występuje tylko dla jakichś tam user agentów specyficznych, tak, więc tego nie wyłapiemy, jeżeli nasza analiza będzie trwała 30 sekund i trafi tylko do 10 userów. Więc jak najbardziej powoli, ale dokładnie. Mhm. To jest ciekawe pytanie i nawet dwa bardzo podobne są. Jedno jest Łukasza, drugie Roberta i w sumie to samo pytanie. Co jeśli nowa wersja wprowadza zmiany uniemożliwiające rollback, na przykład migrację bazy danych?
uniemożliwiające. Generalnie zmiany baz danych wprowadza się w ten sposób, żeby były backwards compatible, czyli nie usuwamy jakichś na przykład kolumn, tylko dodajemy nową kolumnę, zostawiając starą. Już ewentualnie przy zapewnieniu, że ta nowa wersja działa, dopiero możemy usuwać starą kolumnę. Ale jeżeli mam backwards compatible, no jeżeli to nie jest backwards compatible, tak, jakieś te zmiany w bazie, no to musimy się opierać już wtedy na testach, niestety. Ale generalnie powinniśmy mieć jakiś mechanizm z fallback, który, tak jak mówię, polega na tym, że mamy jeszcze starą kolumnę w razie W. Okej. Okay. Bartosz, czy metryki w tempo działają w oparciu o te same metryki co Zipkin? Nie wiem, nie używałem Zipkina. Natomiast wiem, że to jest kod do tej aplikacji, jest pokazany właśnie w tej prezentacji na YouTubie. I tam po prostu jest pokazane, jak to jest skonfigurowane, jak to się właśnie spina z metodami i z bibliotekami, tam co trzeba zaimportować. Więc do dokładniejszych informacji chyba odsyłam właśnie do demo. Okej. Okay. Janek pyta, czy łatwo jest dobrać odpowiednie parametry kanary, czy zdarzało ci się dużo false pozytywów, nadmiarowych degradacji? Dużo. Nie, niespecjalnie. Raczej, jeżeli zdefiniujemy dobrze te metryki i jakieś same health checki, to jest duża szansa na sukces. Raczej nie miałem z tym jakichś większych problemów. Okay. Mateusz, z jakiego systemu do logowań w obrębie klastra korzystasz? Czy jest to FluentD plus Elastic? Ja osobiście korzystam z Datadoga, który chodzi jako daemon set i zbiera po prostu logi ze wszystkich kontenerów na wszystkich nodach. I to fajnie działa, bo zdecydowanie lepiej niż CloudWatch na przykład, czy ten Google'owy StackDriver, bo jesteśmy sobie w stanie tam fajnie to wszystko zalabelować, podzielić i później to analizować. A Karol z kolei odpowiada, że to coś na te, to może był Travis. Właśnie nie Travis, tylko taki fajny, tylko zapomniałem, jak to się nazywało, ale później może sobie przypomnę, to napiszę na czacie. Okej. Okay. Jeszcze Tekton może, bo tu chłopaki podpowiadają, że może o to ci chodzi. Nie, nie, kurczę, no. Może nie na T, tylko gdzieś tam było te. No dobra, może sobie zaraz przypomnę. Kiedyś do tego dojdziemy, tak. I chyba ostatnie pytanie Maćka. Jaki SM umożliwia rozdzielanie ruchu na podstawie na przykład headera w requestach? Możesz powtórzyć początek? Jaki SM umożliwia rozdzielanie ruchu na podstawie na przykład headera w requestach? SM, w sensie service mesh, pewnie się domyślam. Tak chyba musimy założyć. No Istio umożliwia, natomiast nie eksperymentowałem z innymi, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy sam Ingress też, Nginx Ingress, więc jakoś są w stanie tego ogarnąć. Chyba byłoby coś w stanie zrobić, ale z głowy nie powiem. Okej. Okay. I Mateusz, w jaki sposób realizujesz deploymenty pod Argo? Czy korzystasz z Helma? Tak, to się spina z Helmem. Mianowicie jak leci Helm Upgrade, no to w tym momencie tam Helm zrobi swoje, zakładając, że tam ten. I w tym momencie właśnie Argo wchodzi i zaczyna monitorować ten rollout. No bo tutaj wymieniamy te deploymenty tak naprawdę na rollouty. No i oczywiście to też jest koniec końców jakiś manifest, więc ustawiamy jakiś tam value, tak, i przelewamy ten value. No i w tym momencie Argo się odpala, tak, Helm skończył swoje. No i Argo próbuje zrolować nową wersję, jak się nie uda, no to wróci do poprzedniej, tak, ale Helm nie do końca może wtedy wiedzieć, że był rollback. Okej, okay, dzięki. No to jest komplet pytań. Więcej nie ma. Chciałem na u mnie, ale nie zauważyłem, nie miałem podglądu. Lights out. Dobra, wielkie dzięki Damian za twoją prezentację. Chyba się podobała. Bardzo konkretna, fajna demko. Dobra, kolejna preska i kolejny temat będzie przedstawiona przez Piotrka. Natomiast nim przeskoczymy do prezentacji Piotrka, to ja ze swojej strony też tak dodam, że jeżeli macie ochotę zrobić coś fajnego i z Damianem, i z Piotrkiem, i z resztą naszego zespołu, to zapraszam Was serdecznie na naszą stronę, w której możecie zobaczyć, jak nas dołączyć do naszego zespołu. Link zaraz zresztą pojawi się na czacie, więc będziecie mogli się z tym zapoznać. W każdym razie osobiście bardzo zapraszam, bo jak widzicie,
i zobaczycie jeszcze, no jest z kim fajnym pracować.